Dzień dobry. Dziś zaczniemy od czerwonego rododendronu. Niestety muszę go przesadzić, bo biały go pochłania. I z roku na rok coraz gorzej rośnie, bo jest osłabiony, więc będzie przesadzany. Rozwija się krzew jaśmin. Jest tutaj wyciągnięty zbyt mocno, ale co roku ładnie kwitnie. Uwielbiają go mszyce. I trzeba pilnować, robić oprysk. Ja to robię ekologicznie. Płyn do mycia naczyń, powtarzam, z czosnkiem. Kto ogląda moje filmy, to wie, że ekologiczne opryski najlepsze, ale czasami jak używam chemii, to już naprawdę jest za duże zainfekowane. No ale staram się codziennie zrobić obchód. Jaśmin ma takie piękne, białe kwiatuszki. Parzydło leśne powinno mieć przynajmniej 2 metry wysokości. Te mrozy go osłabiły, ale wydał kwiaty. Takie drobne pajęczynki do góry. Zaraz podejdę do kolejnej roślinki, która ma bardzo podobne kwiaty, tylko tak bardziej taki wachlarz zrobiony. A parzydło leśne uwielbia wilgotne stanowisko. No, lekko zacienione może być, ale pełne słońce też daje radę. I raz posadzony, pamiętajcie, nie przesadzamy. Chyba że chcecie używać siekiery do dzielenia, żeby pobrać sadzonkę. Ma tak potężne korzenie, głębokie, no i solidne, grube kłącza. Jeszcze coś o rododendronie. Jeżeli macie małe sadzonki, to fajnie, ale jeżeli macie już duże krzewy i wchodzi wam na jakąś tam inną roślinkę, je można przycinać. Tutaj solidnie przycięłam na dole, bo mi wchodził już na ścieżkę i się ładnie zagęszcza. Można formować rododendron, ale jeżeli chcecie, to już, żeby ładnie zakwitł na drugi rok, na wiosnę. Czy obrywam to? Nie. Nie bawię się, kochani, w to. Nie obrywam. I zobaczcie, nieoberwane. A i tak pięknie się podzieliła gałązka na kilka sztuk. Szkoda czasu mi na obrywanie. No bo to trochę czasu by zajęło, jeżeli on jest aż tak duży. Tutaj mamy brukmansję. Jeżeli, kochani, ja już zauważyłam, żółkną wam dolne liście, nie wolno po pierwsze jej przesuszyć, żeby liście więdły. Warto podlec samego rana dużo. Tutaj moja ewakuacja w razie wichur, bo codziennie burze przechodzą. Wiatr się zrywa i wywraca miednicę, więc musiałam zabezpieczyć, ale wracając do liści, jeżeli liście żółkną, są takie jasne, tutaj zobaczcie, dostaje już nawóz. Co podlewanie dostaje nawóz? Liście się robią piękne, soczysta zieleń, taka ciemniejsza. Także jak już robi się żółty, czyli został troszeczkę przesuszony, no i brakuje mu nawozu. 2 są w pączkach, a 1 kwitnie. Ten kwitnie nieprzerwanie aż do jesieni. On bardzo pięknie pachnie. Musiałam go tutaj podczepić. No i też został zabezpieczony. Doniczka stoi, bo wysadzałam jukę. No, także podlewamy solidnie z nawozem. To są takie żarłoki, te brukmansje, że potrzebuje dużo jedzenia, żeby ładnie kwitnąć i mieć zdrowe, soczyste liście. Basio ciągnie do góry. Ja będę zabierała się za cięcie iglaków. Już można ciąć, tylko że deszcze padają, to chwilę jeszcze poczekam. Warto, żeby troszeczkę podeschły po cięciu, a nie, że od razu na nie pada. Ja podeszłam do sangwinarii. Zobaczcie, jak pięknie produkuje ten nasienniki. Pokazywałam wam wiosną, jak co roku pokazuję sieweczki, jak wyglądają, a sangwinaria ma schowane w środku. I niebawem zacznie strzelać nasionami. Siejemy wprost do gruntu. U mnie tutaj się sama wysiewa przy mamusi. A tutaj zdobi epimedium kwiat elfów. Zwykłe naparstnice, te dwuletnie, już kwitną. A tutaj mamy naparstnicę rudą. Jest to stała bylina. Ma drobniejsze kwiatki. No i kwiatek w środku taki rudawy. Może jutro nagram, jak się rozwinie. Dopiero
pączkuje. A tutaj takie kolorowe, przekwitające. Można obrywać z irysów. Albo zostawić, żeby tworzyły się nasienniki. Zobaczcie, jakie nasionka tworzy. Ja będę obrywała, nie chcę już nasion, bo nie mam miejsca do wysiewu. Tutaj opryskałam róże dwa razy. Po mszycy nie ma śladu. Czyli płyn do mycia naczyń pomaga. Otwierają się nasienniki szafirków. Znak, że można zbierać, to jest ten szafirek jednolistny. Będzie się nam wysiewał. Wprost do gruntu siejemy od razu, bezpośrednio, nie musimy zbierać i trzymać tego w lodówce. Zaczną kiełkować wczesną wosną. Wielosił błękitny, kolor niebieski i to bardzo ładna, duża kępa. Wysiałam sobie tutaj, zapomniałam, bo wszędzie mi się tam powysiewał biały, no i niebieski z takiej dużej kępy, to już będę wiedziała, że tutaj trzymam niebieskiego. Jeszcze 2 lata temu tutaj nic nie było, powsadzane lilie. Tutaj shorta nagrywałam tą lilię wielką, co ma takie wielkie cebule. To jest lilia drzewiasta, ale ja podchodzę tutaj do dzwoneczka brzoskwiniolistnego pełnego. Dopiero nam się rozwija i też potrzebuje przestrzeni. Jeżeli jest zagłuszony przez inne rośliny, po prostu nam zanika. Tu była pobrana taka bardzo mała sadzonka, a 2 lata wystarczyło, żeby nam się pięknie rozrósł. Pączków również nabiera trędownik. Ja go nie mam dla kwiatów, ponieważ ma drobne, ale trzymam go, bo ponieważ ma bardzo ładne liście. Słoneczne stanowisko przy oczku, no i lubi wilgotność. Zimuje bardzo dobrze. Czekałam na łubin i się doczekałam. Łuba w popachy, jeden kwiatek. No ale ma następne. Tutaj nie wiem, czy ślimaki poobjadały, ale kolor różowy. Czyli mam różowego. Tutaj rozwinął nam się pęstemon palczasty. Kwiatek biały. I tutaj też biały, tylko o bordowych listkach. A za nimi niestety tylko jeden w tym roku, bo zjadły mi go ślimaki, krzew mojżesza. Inaczej dyptam. Kochani, jeżeli macie dzieci, albo wy sami uważajcie. Jeżeli świeci słońce, no teraz mogę go dotknąć. Jeżeli świeci słońce, a wy go dotkniecie, zostaniecie poparzeni. Inni mniej, drudzy więcej. On ma takie aromaty w sobie, że warto pamiętać, nie podchodzić do niego, nie pielić, gdy jest ciepło. Poparzycie bardzo mocno skórę. Także zabezpieczyć przed dziećmi. Kolejne kwiaty się rozwijają, ale to już, kochani, w następnym odcinku. A chciałam powiedzieć, że to jest wiązówka bulwkowa. I o niej właśnie wspominałam przy parzydle leśnym. Też ma bardzo białe, drobne kwiaty, tylko tworzy taki fajny wachlarz. Taką parasolkę. Nie lubi deszczu, lubi słoneczne stanowisko, może być ziemia przepuszczalna, bardzo dzielnie sobie daje radę na suchym stanowisku, no u mnie podlewana z innymi roślinami, a tam szykuje nam się wiązówka wariegata. Dziękuję za spacerek, ja idę coś sobie poplewię. Pa, pa.